You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get the chat. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start, where do I end? I should go back to bed. You'll be racing, it's like learning a whole new language. And I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity. But all my thoughts destroyed, give me some peace of mind. It's all I need, get peace to all of my family. I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You think you are everything I need, but I'm gonna leave. Woo-hoo-hoo. Yeah, I was dumb, but she was me. Wanna feel that hurt again. I'm so dumb, breaking down my walls for someone to break me till I fall apart. Loneliness is not that hard. Siemendero widzowie, witamy was w kolejnym odcinku. Dzisiaj roboty mamy tyle. Tutaj czeka te szóstka, jeszcze kończymy rozrzucać. Tu następna te szóstka do talerzówki podpinana. Paweł będzie jeszcze woził gnojowice. I orać jeszcze, orka dzisiaj nie? Orka, no i tam trochę potalerzować te ślady. Idziemy, będziemy podczepiać. Bo kolejne są tam trochę do rozrównania i a potem... To w zimę to ja co obornik wywoziłem na gromadę. To tamten woziłem z to wywrotko, to lgnęła i trzeba trochę teraz te kolejne pozasychane trzeba porównać, bo będzie orał dzisiaj. Także czepiamy się, dobra, działamy. Dzisiaj dosyć długi film może wyjść, co? Może. Tyle rzeczy do nagrania, trochę pogoda nam przeszkadza, bo pada, góry. Góry, Andrzeju! Ja nie chcę naciągnąć. Będzie coś z tego? Będzie. A może i nie będzie. Czyli Paweł gadał, że 11 hektarów do zaorania ma. Trochę mu zejdzie. No, licząc jak on mówił, że hektar w godzinę to... Nie wiem, co się to założy, pewnie jutro by kończył. Oj Boże, teraz to zastojałe. Jak to wyjąć tą kulkę? Warsztat, jo. Nie chcę iść, to będzie tak jak jest. O. Ale popsuj. Co, nic nie pasuje. Trzeba WD-ka. Człowieku, to mi było z 2 lata nieruszane. Ogólnie ta szóstka to jest rzadko kiedy zapinana do takich maszyn. I to przeważnie to jest bolączka tych łączników, że kurde. Tak, teraz gdzie jest WD-ek? Tu jest jakiś. O. Ma jest co? Czekaj, młotek jakiś? Nie, może pójdzie, nie? A tu zobacz jaki łącznik dobry. A to stary jest, to też tego, wtedy. Kurde. Co to kurde jest? Majster mówił, bo popsikaj.
nie smaruje, to nie jedzie. I dlatego stoimy. Nadaj. Ręka jak młotek, o! Trzeba głuszyć karpia. Mamy! Mamy tu! Chodź, bo zaraz opieprz będzie. Gdzie idziemy, Wojciech? Żryć! Weź podmuchaj. Ostatni rozrzutnik chyba. Może wejdzie. Czy dużo nie zostało, a to tylko stamtąd jeszcze wciągnąć? Tak, tylko tutaj pokończyć i... Bo Paweł chcesz orać za chwilę. Ciągnik trzeba będzie przeczepić i... A to znów będzie akcja na dwa. Co na dwa? Będzie oro, będzie szapo. No zobaczymy. Tam jest pan Tomek. No to jeszcze chyba nie było nagrywane, jak stąd wybieramy, nie? Nie, jeszcze nie. Pierwszy raz. Kurde, do takich miejsc by się przydała ładowarka. Antena. Antena haczy? Antena od CB, tutaj ten próg, wiesz, tak lekko, końcówko. Się wystraszyłeś? Myślałem, że misę przytarłeś. Kurwa, misę pociągnął po progu. Zaraz by było, Andrzeju. Na warsztat. Będzie chodzić. Jeździć, obserwować. Jo. No, gdzie mi na ciągnik rzucasz? Bo ten najprościej, bo wiesz, nie ma gdzie ich tu wyganiać podczas tego wybierania, to krowy tam się wgania przy robocie na poczekalnię. Tamte godzinę, dwie to tam poczekają. Tu w tamtym roku oponę rozwaliłem w te szóstce. To o te ołdy? Tak, to było o ten uchwyt do bramy i tam masz nakrętki przyspawane, żeby przetykać, nie? I kurde, wiesz, ja to robiłem w dzień, tu słońce świeciło i te szyby też były brudne. Mówię, kurde, no nic nie widać i tak jechałem na ślepo. Nagle słyszę, pff, mówię, o. A to jest w najgorszym punkcie, bo z boku, wiesz? I już tak, kurde, no... Daliśmy do naprawy, ale ile tam tydzień czasu pochodziło? No i trzeba było kupić używane. Dlatego, że z boku. No i to taki, masz, wiesz... Z boku to masz cały ten taki napór. Wiesz, żeby to jeszcze ukucie było, to było takie przeciągnięcie, nie? Zobaczymy, czy trafi za pierwszy raz, czy wprawiony. Bardzo dobra robota. Bocian tam. Gdzie bocian? Tam. No, a no tak stoi. Ciekawe, czy ucieknie, jak dojedziemy, co? Ucieknie? Tak. No to zaraz zobaczymy. Nie ma skrzydeł. Podjedziemy zaraz bliżej, zobaczymy. Nie ma skrzydeł. Skrzydeł nie ma? Nie. Ma skrzydła, tylko złożone. Nie tego skrzydła nie ma. Zaraz zobaczysz, będzie startował i od razu rozłoży skrzydła. A my orzemy ostatni kawałek, największy koło domu. Tutaj trochę się zdecydowałem, że wyorzę razem i trawy. Czyli mamy tu gdzieś około 11 hektarów do orania. No i mamy tak od strony rzeki, strasznie ciężko się przechodzi. Zaraz będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Przed chwilą się Patryk tu podjechał z GoPro i przekazał to właśnie chwilę wcześniej. Prawie siedziałem, ale jakoś się udało wybrnąć. Powoli zbliżamy się do tego miejsca, gdzie tak ciężko się przejeżdża. Zaraz zobaczymy, czy przejdzie, czy nie przejdzie. Tutaj ogólnie orze tak 9-9,5 na godzinę. Ale jak wjeżdżam już w ten dom, no to już niestety czapię niżej, bo duży opór stawia tutaj to miejsce. No i staje. Nie, idę. Chyba najgorsze miejsce już przyjechałem, bo ostatnim przejazdem. No, już tam widać. Wojtek rozlewa. No i widzę jeszcze. Obornik był wczoraj już rozłożony, dzisiaj dokończył. Z porodówki już ostatnie resztki powybierane. No i tak trochę przysych, no to ten jeszcze trochę, widzę, poprawiamy powierzchu. Trochę większa prędkość, a tam, gdzie nie starczyło, no to będzie już dużo wolniej.
tydzień powoli się kończy. Ostatni kawałek zrobimy i w poniedzieli wyciągamy siewnik do kukurydzy. No to mam na dwóch talerzach z wymiany łożyska, to trzeba to zrobić zawczasu. No i to zimno minie i będziemy siać. Mamy wtopkę. No i mamy wtopę. Wyciągnij. Dawaj linę, bo siedzę. Trud. Ta szoska przyjeść tutaj dużo nie trzeba. Ale siedzi. Kurde, ale tutaj jest ziemia. Ale galareta. Kurde, ale siupno. Tego się nie spodziewałem, aż tak. A kurde, przyszedł. Pasto ma na wierzchu. Kulturalnie. Kończymy powoli. Kurwa, za szybko podniosłem. Zamek. Premiera muzykalu w dwóch aktach Romana Czubatego w wykonaniu studentów Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Paweł wyciągnięty. Opowieści przedstawia historię głosu. Wszedłem jeszcze do Wojtka trochę. Pokażę wam. Co Wojciech robi? Rzekome pochodzenie z królewskiego rodu. Jeżdżę i trenuję. Jak to się mówi? Zajoba na przerzutki. Myślałem, że jak się zakopię, to że Hadek pójdzie do wyciągania. To szóstka dała radę. Z Hadekiem dobra miniaturka była. To co, on by nawet nie poczuł, nawet by kołami pewnie nie zakręcił. No nie. Żeby to było odwrotnie, Hadek żeby siedział. Ufa. Ciągników za mało. Uj, drzwi zamknąć tylko i do domu iść. A tak dla ciekawskich powiem tak, moja opinia, wyświetlacz fajny, ale tu jest naprawdę dla mnie nieporęczny, bo cały czas czepiamy ręko. Lepiej jakby było albo z przodu, albo tutaj, tak jak w John Deere'ach mają, bo tutaj to jest naprawdę w płaszczyźnie kierownicy koła, kierownicy zrobili i tak kurde, kręcisz i cały czas po tych rogach tak, a łapa duża to, jeszcze jakby gałka była, to co innego, tak. Ja wiem, może? Co?
co o tym myślisz, Patryk? Że kierownica jakby była bardziej. Bardziej, żeby taka była wypukła. No, żeby ekran, schował tak. Żeby trochę. Ekran był głębiej, nie? I by było luz. Wtedy, wtedy byś nie czepiał, nie? Ręką jakoś tu sobie. Trzeba napisać do tej. Do fabryki. Do fabryki. Kurwa, nie rób tego więcej, tej głupoty. Zobaczcie, jak panele powiprowało z wiatru. Ciekawe, czy będzie widać z kamery. No, że nie widać byś, no. Może i będzie widać, teraz, ale teraz widać załamanie światła, no. No. W tamtym roku to tak wiatr był? Tak, no w lato. W sierpniu jakoś. Tu i tam przed domem brzuski połamało. Jedną świetlik pozrywało z obory, ale to taka niebitna wichura się zerwała. O Jezus. Dziękujemy za oglądanie i do następnego. Cześć. Trzymajcie się.